Siemanko drodzy widzowie, witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Operator CNC 2.0. A w dzisiejszym odcinku mocowanie piłki tarczowej. To jest zwykła piłka ze stali szybkotnącej HSS. I za każdym razem jest ten sam problem. Chodzi o mocowanie. Zazwyczaj piłki mocujemy w ten sposób, że wykonujemy jakiś ćpień, potem dokręcamy śrubę z podkładką i efekt mamy następujący. O, właśnie taki. Widzicie? Za każdym razem jest tak, że ten łeb od śruby jest na końcu naszego narzędzia. A co w przypadku, jeśli mamy taką sytuację, że tego łba nie może być, że on nam przeszkadza? Na przykład jeżeli chcemy zrobić jakiś rowek, czy na przykład odciąć detal, jak to zamocować? W tym odcinku postaram się Wam to pokazać. Nie jest to odkrycie na poziomie wynalezienia czegoś nowego, jest to prosty patent, ale mam nadzieję, że taki odcinek wielu osobom się przyda, bo być może nikt na to wcześniej nie wpadł. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Nie zawsze oczywiście mamy możliwość używania takiej piłki. Przede wszystkim dlatego, że nie wszystkie warsztaty takie piłki posiadają. To jest piłka świetna, no ale nie ukrywajmy, swoją cenę również ma. W tym przypadku mamy tutaj piłkę na płytki 2 mm. I tak jak u nas mamy takie elementy, takie zlecenia, gdzie nie może być wykonany rowek o szerokości 2 mm. W tym przypadku potrzebowaliśmy zrobić podcięcie szlifierskie na szerokość 0,8 mm i byliśmy zmuszeni użyć zwykłej piłki HSS 0,8. No ale co? Urok rzeczy jest taki, jak już wcześniej powiedziałem, no nie dało rady tak zrobić tego jak taki tradycyjny sposób, tak jak zawsze to robiliśmy, wykonując ćpień, śruba, podkładka, no bo ten łeb od śruby nam wystaje. Za chwilę pokażę Wam, jak tego uniknąć. Zapraszam do oglądania, a być może Wasze problemy z tym związane właśnie się skończą. Pozdro! Ok widzowie, zajmijmy się teraz prawdziwym przypadkiem, który na przykład u nas w DWJ się pojawił. Dlaczego akurat nie możemy korzystać z takiego rozwiązania. I teraz Wam pokażę różnicę. Ten rysunek, no rysunek, duże słowo, rzut tego detalu, to jest tylko przykład. Nie mogę pokazać elementu, który obrabiamy, więc pokażę Wam na takim przykładzie. Chodzi o podcięcie szlifierskie o szerokości 0,8. I mamy sobie taki rowek i tu musimy w tych miejscach wykonać podcięcie pod kątem 45 stopni. I tyle o ile, gdybyśmy skorzystali z piłki naszego Chińczyka, którego mamy i ona jest super i zobaczcie, w tym miejscu nic nam nie przeszkadza, więc o nic tutaj nie będziemy haczyć. Pamiętajcie widzowie, że rysunek jest w dużym powiększeniu, więc w momencie, gdy tu mamy 50 mm i wysokość mamy 20,5, no to wiadomo, że w rzeczywistości tu jest koło stówki. No i zobaczcie teraz następującą sytuację. Mamy piłkę zamocowaną powiedzmy w tradycyjny sposób, gdzie jest podkładka i łeb śruby i w tym momencie, gdy chcieliśmy obrabiać ten rowek, to haczył nam bardzo mocno tutaj, czyli brakło jakieś 7 mm, 6-7 mm, coś koło tego. Taka sytuacja niestety nie pozwala nam skorzystać z tradycyjnego sposobu montażu takiej piłki. Ok widzowie, teraz nadszedł czas, aby pokazać Wam gotowe rozwiązanie, jak uniknąć wystającego łba śruby. Słuchajcie widzowie, mamy naszą piłkę i mamy nasz ćpień. Widać? Widać. Jest ćpień. Różnica polega tylko na tym, że nie montujemy tego w taki sposób, że tutaj dokładamy podkładkę i śrubę, tylko wykonujemy sobie taki oto korek. To jest koreczek elegancki. Patent tutaj jest taki, że on ma w środku gwint. Mam nadzieję, że to będzie widać. Mamy tutaj również podkładkę 3 mm. No niestety tego nie jesteśmy w stanie uniknąć, ale wcześniej było 13 mm, teraz jest 3, więc mamy zaoszczędzoną całą długość łba śruby. 10 mm zaoszczędziliśmy, czyli mamy 3 mm. I co dalej? Mamy nasz koreczek, teraz tu jest ten ćpień wykonany tak, że chodzi suwliwie na H, piłka też jest na H, więc wkładamy naszą piłeczkę na ćpienik. Wygląda to w następujący sposób. O, widzicie? I mamy załatwioną podkładeczkę, która trzyma naszą piłkę do ćpienia. Ćpień wykonany jest w ten sposób, że z jednej strony wkładamy nasz korek, a z drugiej strony jest otwór, pogłębienie na łeb śruby, który nam sobie elegancko wejdzie. No i teraz zobaczcie. Wkładamy sobie nasz ćpień, korek, którym jest wykonany gwint. Pyk. I teraz następnie wkładamy naszą śrubę M10 do naszego trzpienika, zakręcamy sobie, pyk, o, ścięcie na szpieniu wykonane jest tylko po to, żeby sobie zablokować klucz płaski. Ja tego teraz nie będę robił, no ale chyba wiadomo o co chodzi. Pyk, dokręcamy i teraz zobaczcie, widać nasze zaoszczędzone 10 mm. Zobaczcie, i w tym przypadku, na przykład w rysunku, którym Wam pokazywałem, mamy nasz rysunek, będzie widać. O, w momencie wykonywania tego podcięcia szlifierskiego nic nam już tutaj nie przeszkadza. Te 3 mm, które tutaj mamy, absolutnie są wystarczające, aby wykonać takie podcięcie szlifierskie pod kątem 45 stopni na szerokość idealną, jaka jest na rysunku, czyli 0,8. Zobaczcie, tanie rozwiązanie, a mamy naprawdę efekt finalny w zupełności wystarczający. Taki oto jest patencik. Tak naprawdę piłka kosztuje no tam kilkadziesiąt złotych, powiedzmy, jakieś tam nieduże pieniądze. Wykonanie takiego trzpienia, no Adrian by powiedział, że w DWJ jest bezcenne, ale wiadomo, nie ma tutaj żadnej filozofii. Jest tylko otwór na H, na koreczek, tu jest zrobiony gwincik, zobaczcie. Żadna śruba nie wystaje, nic się nie dzieje. Łeb śruby również jest schowany, więc tak naprawdę stworzyło nam się monolityczne narzędzie i jest w zupełności wystarczające, aby wykonać taką robotę. A teraz pokażę Wam, jak to wygląda na maszynie. Ok, widzowie, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Przepraszam, że na filmie było tyle chłodziwa, ale niestety za dużo, jeśli chodzi o ten detal, nie mogę pokazywać z wiadomych względów. Słuchajcie, patent prosty, szybki, a przede wszystkim bardzo tani i skuteczny. Jeśli chcecie sobie wykonać go samodzielnie, no to nie ma żadnego problemu. Pokazałem Wam, jak to zrobić. Koreczek, szpienik ze ścięciem na klucz, otworek, podważ się ten korek, z drugiej strony pogłębienie pod łeb śruby i temat mamy zajebiście załatwiony. Widzowie, reasumując, głęboko wierzę w to, że patencik wielu osobom się przyda i mam nadzieję, że ten film pozwoli Wam uniknąć wiele problemów, a przy okazji może podsunąłem Wam jakiś pomysł na wykonanie takiego narzędzia lub podobnego. To jest prosty patent, więc bierzcie i korzystajcie z tego wszyscy. Szanowni widzowie, serdecznie zapraszam na grupę facebookową CNC 2.0. Serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału Adrian Jankowski DWJ. Serdecznie zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Również zapraszam na Instagrama, na TikToka. Trzymajcie się gorąco. Pozdrowionka. Yo!